Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla Przemka, że podjął tą rękawicę, że podjął to wyzwanie i daje alternatywę, prawdziwą alternatywę dla wszystkich warszawiaków i wszystkich mieszkających w Warszawie, którzy sprowadzili się tutaj z całego kraju, a coraz częściej też można powiedzieć ze świata, po to, żeby mieli miasto dobrze, rozsądnie, racjonalnie zarządzane. Tutaj dużo już rzeczy padło, natomiast proszę Państwa, główny problem, jaki mamy z Rafałem Trzaskowskim, mi się wydaje, że on nawet nie jest ideologiczny. To jest problem polegający na tym, że ten facet nie jest skupiony na tym, żeby Warszawą dobrze zarządzać. Słuchając teraz wystąpień i krytyki Rafała Trzaskowskiego, naszła mnie jedna podstawowa myśl. Czy ten człowiek, zanim został prezydentem Warszawy, miał w ogóle związek z samorządem? Zadałem sobie to pytanie, słuchając tutaj pana burmistrza. No i odpowiedź z jego biogramu jest dość prosta. Tak, miał. Był szefem kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poza tym żadnego. On był zawsze zaangażowany w tematy europejskie, na poziomie rządowym. Jak miał okazję, to wolał pracować jako doradca w Parlamencie Europejskim, jako europoseł, jako biurokrata od integracji europejskiej. Ostatnia rzecz, która go interesowała, to była Warszawa. I to doskonale wyjaśnia, jak działa jego prezydentura. On dalej jest tym samym Rafałem Trzaskowskim, wannabe eurokratą. On dalej jest tym samym człowiekiem, który zamiast zająć się problemami ludzi, tych, którzy tu mieszkają, to on udowadnia przed swoimi znajomymi, którzy rozmawiają we wszystkich 5 językach, którymi on się posługuje, że jest prawdziwym Europejczykiem, że Warszawa, a raczej Warszawka, ta wąska sfera, w której on się obraca, że ona nadąża za dążeniami, za wszystkimi oczekiwaniami Europejczyków zawodowych, z międzynarodowych organizacji, globalistów, działaczy zawodowych różnych organizacji pozarządowych finansowanych z kraju i ze świata. On im to udowadnia i udowadnia im to codziennie, udowadnia im to mega sprawnie. Tylko to nie jest to, czego potrzebują warszawiacy, bo wystarczy lekko wyjechać poza ścisłe centrum, poza miejsca z płatnymi parkingami, oczywiście płatnymi, opłacanymi przez podatnika, zamkniętymi, ogrodzonymi parkingami, gdzie parkowane są limuzyny, parkingami podziemnymi w wspaniałych wieżowcach. Wystarczy lekko wyjechać poza centrum, żeby zobaczyć, że pozostałe dzielnice Warszawy i to, jak ludzie w nich żyją i mieszkają, nie różni się specjalnie od całej reszty mazowieckich miast. To są ludzie, którzy chcą robić zakupy na targowiskach lokalnych, to są ludzie, którzy chcą mieć handel nie tylko w galeriach handlowych, ale chcą mieć handel w normalnych, zamkniętych halach targowych, a nie je mieć polikwidowane po bijatyce z policją. To są ludzie, którzy chcą mieć blisko siebie jakąś instytucję kultury, którzy chcą mieć możliwość dojechania do centrum, a nie, że im się zrobi strefę czystego transportu, która teoretycznie ma obejmować centrum, a w praktyce obejmuje pół Warszawy łącznie z trasami przelotowymi i okazuje się, że wyłączenie tras przelotowych, na które podatnik wydał setki milionów złotych, żeby na przykład je zakryć tunelem i okazuje się, że to jest problem. Jaki to jest problem? Praktyczny? Nie, to jest problem ideologiczny. To jest problem taki, że Rafał Trzaskowski nie mógłby się pochwalić tym jako swoim kolejnym sukcesem, że Warszawa jest bardziej w jego rozumieniu europejska. Ale co to jest prawdziwa europejskość dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają? Tak jak Przemek od 27 lat, tak jak ja od 20 lat, tak jak wielu z Państwa. Dla nas europejskość to jest to, żebyśmy mieli dostępne usługi publiczne w normalnej cenie, a nie najdroższe. Żebyśmy mieli ciepło dostarczane po cenie, za którą ludzie są w stanie zapłacić, przewidywalnej. A więc Europejski Zielony Ład, polityka klimatyczna do kosza. Dlatego, że ta polityka powoduje, że ceny ciepła stają się systemowo nieprzewidywalne. I tutaj prezydent Warszawy, gdyby stał po stronie mieszkańców, powinien zwołać mieszkańców i zrobić największy protest w Polsce. Ale go mentalnie na to nie stać. Tak jak nie stać jego obecnego lidera, premiera Tuska, żeby postawić się w sprawach rolniczych, tak jego nie będzie stać i nie stać, żeby postawić się w sprawach ciepłowniczych, żeby się postawić w sprawach transportowych. Jaka stuprocentowa elektromobilność? Proszę Państwa, o czym mówimy? Kto ma zapłacić za całe sieci ładowarek? Kto ma zapłacić za droższe auta? Kto ma zapłacić za przestawianie transportu publicznego na elektromobilność bez kalkulacji kosztów? No oczywiście my wszyscy. To jest polityka oczekiwań kreowanych z zagranicą po to, żeby za granicą wykazywać się ich realizacją na koszt ludzi tutaj mieszkających, którzy mają za to wszystko zapłacić i tak naprawdę są
pionkiem na tej planszy, na której figury chcą przedstawiać ludzie typu Trzaskowskiego. I to trzeba odrzucić. Odrzucić Trzaskowskiego i odrzucić kompleksy, że my jako ludzie mieszkający tutaj musimy komukolwiek coś udowadniać. To miasto ma być zarządzane dla mieszkańców, a nie mieszkańcy mają być tworzywem jakichś chorych wizji tych, którzy chcą się wykazywać przed kimkolwiek z innych części świata. I teraz, proszę Państwa, kto jest w stanie to zrobić? No jest w stanie to zrobić tylko ktoś ze środowisk niepoprawnych politycznie, kto jednocześnie ma jakieś doświadczenie w działalności gospodarczej, ma jakieś doświadczenie w tworzeniu organizacji politycznych, ma jakieś doświadczenie w zarządzaniu, ma jakieś doświadczenie w pracy politycznej. No i taką osobą jest Przemysław Wipler. A co więcej, ma żonę Małgorzatę z wykształcenia architekta. Dobrze mówię? Nie pomyliłem się. Więc ma żonę z wykształcenia architekta, więc ma naturalne wsparcie w domu, jeżeli chodzi o myślenie o wizji miasta. Myślenie nie w kategoriach wizualizacji komputerowych, ale myślenie praktyczne. Bo bycie architektem to zawód inżynierski. To przede wszystkim zawód inżynierski, gdzie trzeba umieć pewne rzeczy policzyć. Trzeba umieć pewne rzeczy skonstruować. I to jest, myślę, coś, o czym za mało się mówi. Oczywiście te wszystkie lewackie wynalazki do finansowania, te sztuczne pompowanie od góry, rewolucji, antykultury i tak dalej, tak, to trzeba wszystko do normalności. Do normalności. Nie stymulować żadnych rewolucji kulturowych. Natomiast to, czego naprawdę potrzeba, dobre zarządzanie, skupienie na konkrecie. Przecież prawie wszystkie inwestycje, które prowadzi Rafał Trzaskowski, są poopóźniane. Większość jego obietnic wyborczych on nie zaczął realizować. Nawet tych obietnic modnych, nawet tych poprawnych politycznie. On nie zaczął ich realizować. No dlaczego? No najwyraźniej ten człowiek był zajęty czymś zupełnie innym. No to skoro był zajęty czymś zupełnie innym, to niech się zajmie bardziej tym, co go lepiej interesuje i niech zostawi Warszawę normalnym ludziom, żeby mogli zająć się zarządzaniem nią. Tym, którzy chcą naprawdę zajmować się samorządem, tym, którzy chcą naprawdę zająć się miejskimi inwestycjami, tym, którzy chcą zamiast finansować modnych NGO-sów, to sprawdzić, czy może już stare kamienice są zmodernizowane, czy może nie trzeba, nie wiem, tam, gdzie jest targowisko, tam postawić halę do handlu, tam, gdzie jest hala do handlu, to sprawdzić, czy opłaty są takie, że ci kupcy dają radę, czy ludzie, którzy tam przyjeżdżają, na ten handel mają gdzie te auta zaparkować, nie wciskać ludziom ciemnoty, że będziemy wszyscy po wszystko dojeżdżać kolejką, bo nie da się kolejki doprowadzić każdemu pod dom. I mówię to jako wielki zwolennik rozwijania sieci kolejek miejskich, metra, komunikacji zbiorowej. Ale to nie może być albo-albo. Jak chcemy, żeby więcej ludzi jeździło komunikacją zbiorową, no to musi być większa przepustowość komunikacji zbiorowej. A tutaj w godzinach szczytu wyraźnie mamy z tym problem. I proszę Państwa, tego potrzebujemy, myślenia praktycznego. Ja poznałem Przemka już jako polityka doświadczonego, który był w administracji rządowej i to, co mnie uderzyło, że to jest człowiek, który mówi o konkretach. My w Polsce mamy wielki deficyt i to nie mówię w mediach, mówię w rozmowach nieoficjalnych. To był człowiek, tam, kiedy się poznaliśmy, po pierwszym rządzie PiSu, ja wypadłem z parlamentu, Przemek wypadł z administracji rządowej i poznając Przemka, rozpoznałem w nim człowieka, który mówi o konkretach. To jest tak rzadkie, dlaczego nam tego brakuje? Wiele osób komplementuje to, że ja jestem merytoryczny. Chcę tutaj oddać Przemkowi jego zasługę. Jedną jest osób, dzięki którym dzisiaj mogę błyszczeć merytoryką, bo prowadził organizację pozarządową, kiedy wypadłem z polityki parlamentarnej, w której dał mi pracę i płacił za to, żeby zajmować się analizami zawodowo, nie po godzinach, nie po nocach, tylko płacił za to, żeby ktoś czytał dokumenty, żeby ktoś się uczył, żeby ktoś mógł przygotować mapę wydatków publicznych, wysłać zapytania do instytucji, policzyć to wszystko. Siedziałem, robiłem to ze siedzącym tu skromnie w drugim rzędzie obecnym naszym przewodniczącym Stanisławem Tyszką, który był wtedy szefem Centrum Analiz, z Przemkiem, który był prezesem fundacji i liczyliśmy przez kilka lat różne rzeczy. Także dla różnych polityków, którzy, proszę mi wierzyć, nie potrafili często z tego korzystać. Robiliśmy raporty, analizowaliśmy strategię prywatyzacyjną ministra Grada, różne rzeczy, prawda? Okazywało się, że do szuflady to było często pisanie, bo później politycy nie potrafili z tego korzystać. I takich kandydatów potrzebujemy, którzy piszą materiały i w porę, i nie w porę. Którzy wiedzą, że za merytoryczną pracę trzeba zapłacić. Którzy chcą, którym zależy na tym.
a nie tylko, żeby obstawić swoich kolegów po funkcjach i na tym koniec wizji. Proszę Państwa, Warszawa potrzebuje zmiany pozytywnej, zmiany jakościowej, nie zmiany partyjnej, politycznej. Jeżeli tutaj kandydat z którejś innej partii, nie wiem, teraz mówią, że Biejat może w drugiej turze. No proszę Państwa, to będzie z deszczu pod rynnę. My nie potrzebujemy, żeby z Trzaskowskim poprawnym politycznie jeszcze bardziej lewicowa Biejat w drugiej turze rywalizowała. A PiS, który sobie, że tak powiem, sam nadał metkę partii prawicowej, nie traktuje Warszawy poważnie. I to jest rzecz, którą trzeba odrzucić. Drugie wybory z rzędu dają za kandydata człowieka, który zaczyna kampanię na ostatnią chwilę i nawet tutaj nie tylko, że nie wychował się, ale nawet tutaj dłużej nie mieszkał na stałe. No jak można tak pokazać brak zainteresowania, brak woli walki w najważniejszym mieście w Polsce? Warszawa, tak jak cała Polska, potrzebuje swego rodzaju politycznej, zdroworozsądkowej kontrrewolucji, tak Warszawa potrzebuje jej najbardziej. Tu mieszka mnóstwo wspaniałych, zwykłych ludzi, którzy niestety są ignorowani przez Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, które uznało sobie, że to miasto będzie ich sceną dla ich autolansu, dla ich różnych ideologicznych obsesji, dla ich często rozrzutności, po to, żeby się pokazać na tle czegoś, dla ich różnego rodzaju absurdów. Wspomniał jeden z moich przedmówców, że w Warszawie jest mnóstwo terenów zielonych. Tak, to prawda. Pamiętacie Państwo posklejane z tych deseczek, z tych palet, strefę relaksu na rozgrzanym w słońcu placu Bankowym, prawda? Idealne miejsce, żeby zrobić letnią strefę relaksu, przynieść w doniczkach kilka tysięcy roślinek, żeby one zwiędły od tego rozgrzanego asfaltu. A w tym samym czasie, 300 metrów dalej, w przepięknym parku nie było nawet miejsca, gdzie można by legalnie kupić kawę. Nikt tej kawy nie sprzedawał. Nie było jednego parasola. No czy nie byłoby rozsądniej tam ludziom umożliwić, żeby sobie kupili kawę, zamiast na pokaz robić na zamkniętym parkingu tą strefę relaksu? I z takich absurdów składa się zarządzanie Warszawą. Pokazówka za pokazówką, bez związku z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców tego miasta. Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał energię, odwagę, determinację, żeby powiedzieć dość tego. Warszawa powinna służyć w pierwszej kolejności warszawiakom, ludziom, którzy tutaj mieszkają, ludziom, którzy tu się wychowali, ludziom, którzy wiedzeni ambicją się ze swoich często pokoleń społeczności przyjechali tutaj budować sobie od zera pozycję na rynku pracy. I tym ludziom wszystkim nam należy też powiedzieć, dość kompleksów. Nie musimy głosować na najbardziej poprawnych politycznie kandydatów, bo inaczej się okaże, że nie jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, że nie jesteśmy wystarczająco postępowi. Nikomu nic nie musicie Państwo udowadniać. Wybierzcie Przemysława Wiplera. Dziękuję bardzo.